Cześć. Dziś mam dla Was kolejną książkę wydawnictwa Media Rodzina. Trochę przewrotnie, bo kilka dni temu miałam dla Was drugą część książki o Charlie McGaffinie, chłopcu, który potrafi zamieniać się w takie zwierzęta jak T. rex, zwierzęta prehistoryczne, które nie istnieją już, no ale istnieją choćby na kartach takich książek. Jeżeli chodzi o pierwszą część, taran, tak trochę nie po kolei zaczęłam czytać, ale może dlatego, że bardzo lubię kolor zielony. Jeżeli chodzi o tę część, to w tej części, w pierwszej części Charlie zmienia się w kurczaka. Poznajemy chłopca, który w momentach strachu, kiedy się przejmuje, zamienia się w różne zwierzęta, może zamienić się. Może zamienić się w pająka, w gołębia, w nosorożca. No właśnie. Takie sytuacje jak choroba brata, do którego chodzi do szpitala, jego brat Piącha jest poważnie chory. Charlie przejmuje się również rodzicami, którzy to przejmują się losem brata. Charlie również przejmuje się tym, że uwziął się na niego pewien szkolny łobuz, ale na szczęście Charlie ma przyjaciół i to go podtrzymuje na duchu. Świetna książka. Myślę, że nie tylko dla młodszych czytelników, ale również dla tych, którzy lubią dziecięcą literaturę, tak jak ja. Zatem serdecznie Was zapraszam na kanał Bukowa. Już za moment kilka wybranych dla Was fragmentów, książki, Charlie zmienia się z Kurczaka, wydawnictwa Media Rodzina. No i oczywiście poproszę o lajki. Poproszę o to, abyście zasubskrybowali mój kanał, ewentualnie zaprosili innych do subskrypcji, bo jeśli ich będzie dużo, no to będzie też sporo więcej książek, na czym mi oczywiście zależy i nie będę ukrywać. Zatem co? Do usłyszenia. Żółty, Charlie. Zielony Charlie, a i jeszcze pojawiła się trzecia część. Charlie przemienia się w mamuta. No jest znowu jakieś takie zwierzę prehistoryczne. Zatem zapraszam na bukową. Już teraz Charlie zmienia się w kurczaka. Sam Copeland. Charlie zmienia się w kurczaka. Wydawnictwo Media Rodzina. Czyta Justyna Siepietowska. To Charles McGuffin. Tak naprawdę to nie zupełnie on, tylko obrazek, który go przedstawia. No oczywiście. Charles McGaffin nie przypomina normalnych ludzi jak ty czy ja. Jest totalnie, kompletnie, absolutnie inny. Jedyny w swoim rodzaju, bo zmienia się w zwierzęta, na przykład w krwiożerczy makaron. Jeszcze mniej więcej trzy tygodnie przed swoimi dziewiątymi urodzinami Charlie był zupełnie normalnym chłopcem. Właśnie wrócił ze szpitala, gdzie po raz nie wiadomo który odwiedził swojego starszego brata Piąchę. Piącha był dość poważnie chory i już od niepamiętnych czasów leżał w szpitalu. To trochę denerwowało Charlie'ego, bo wierzył, że nareszcie udałoby mu się pokonać brata w FIFA na PS4 i bardzo chciał to udowodnić. Ponadto baza w ogrodzie wymagała naprawy, ale Charlie sam nie umiał tego zrobić, a czasami pragnął powrotu brata po prostu dlatego, żeby mieć się z kim bawić w chowanego. Zabawa wchowanego z samym sobą to żadna przyjemność. Charlie osobiście się o tym przekonał. Jeśli jesteś bardzo bystry, to na pewno zgadłeś, że piącha nie jest prawdziwym imieniem brata Czarliego, ale obyś zczeł, jeśli nazwiesz go inaczej. Brat Charliego naprawdę miał na imię Henry, ale z tego powodu przez całe życie przezywano go chciwym Heniem, bo tak samo miał na imię przyjaciel koszmarnego Karolka. Więc, zwracając się do niego prawdziwym imieniem, narażałeś się na fangę w nos. Henry skończył 12 lat, miał już serdecznie dosyć szpitala i bez względu na to, co twierdził Charlie, wciąż mógł bez trudu wygrać w FIFA na PlayStation. Mógł też spotykać się z dziewczynami, ale dostałbyś fangę w nos, gdybyś powiedział: Piącha ma dziewczynę. Prawdę mówiąc, mogłeś uważać się za szczęściarza, jeśli Twoja rozmowa z bratem Charliego nie kończyła się fangą w nos z takiego czy innego powodu. Gdy Charlie wrócił z mamą i tatą z odwiedzin u Piąchy, od razu pobiegł do swojej sypialni na piętrze. Zanurkował pod kołdrę i starał się nie myśleć o wielkim skanowaniu mózgu, o którym opowiadał mu brat. Po jakimś czasie otarł łzy i podparłszy kołdrę rakietą tenisową, postawił namiot. Gdy namiot w końcu przestał się przewracać, Charlie włączył latarkę i zaczął czytać swoją ulubioną książkę. Jego ulubiona książka opowiadała o wulkanach. Była pełna ilustracji przedstawiających gigantyczne eksplozje i strumienie pomarańczowo-czerwonej lawy. Charlie lubił sobie wyobrażać, że uciekając przed pewną śmiercią, ześlizguje się po wulkanie, surfuje po powierzchni lawy i zręcznie unika wybuchów. Głosy rodziców sprzeczających się na parterze przetaczały się przez dom, dudniące i groźne niczym grzmot. Charlie zamknął książkę. Nie mógł się skoncentrować. Na dworze zrobiło się ciemno, a światło latarni ulicznej za oknem rzucało tajemnicze cienie na ściany sypialni. Zarys gałęzi trochę za bardzo przypominał długie, zgięte palce wiedźmy, więc Charlie szybko jak błyskawica wyskoczył z łóżka i zaciągnął zasłony. I właśnie wtedy zdarzyło się to po raz pierwszy. Zaczęło się od pulsowania w oku. Charlie stanął jak wryty, nie mogąc opanować drżenia powieki. Znał ten tik. Zdarzał się kiedy Charlie był bardzo zmęczony. Ale tym razem odczuwał go inaczej, jakby ktoś go podłączył do gniazdka z prądem. Tick przeniósł się na drugą powiekę i Charlie zamrugał. Wstrząsnął nim dreszcz, jakby poraził go prąd, albo jakby sam stał się elektrycznością. Słyszał dobiegające ze wszystkich części ciała bzyczenie i syk. Te dźwięki stawały się coraz głośniejsze, aż w końcu Charlie'emu zdawało się, że płonie, tyle że ogień jest uwięziony wewnątrz jego ciała, jak w niekończącym się ciasnym tunelu, nie może się wydostać i wywołuje pulsujące wibracje. Zdziwiło go niezwykłe wrażenie, że jego skóra żyje własnym życiem. Popatrzył na swoje przedramię, poważnie zaniepokojony. Zobaczył bowiem, że na całym ciele wyrosły mu włoski. Co dziwne, Pokój też zaczął się zmieniać. Zdawał się coraz większy. Po chwili Charlie uświadomił sobie, że to nie pokój rośnie, tylko on sam staje się coraz mniejszy. I kurczył się coraz bardziej, a pokój wyglądał na coraz większy i większy. Niemniej dziwne rzeczy działy się z jego ciałem, aż bał się patrzeć. Jego ciało uległo przemianie. Kompletnej, całkowitej. Wyrosły mu dodatkowe nogi. Możesz sobie wyobrazić, jak obrzydliwie to wyglądało. W końcu poczuł, że na głowie wyskoczyły mu nowe oczy, co chyba było jeszcze obrzydliwsze niż nogi. Charlie niemal od razu poznał, że zmienia się w pająka. Skąd to wiedział? Przyjrzał się dowodom. Dowód pierwszy. Stał się malutki. To prawda, że przed przemianą też nie był szczególnie wielki, ale teraz wyraźnie widział suszoną morelę, którą trzymał pod łóżkiem na czarną godzinę. Był mniej więcej tego samego rozmiaru co owoc. Normalni dziewięcioletni chłopcy najczęściej są więksi niż suszona morela. Dowód drugi. Policzył swoje kończyny. Miał ich osiem, czyli mniej więcej o sześć za dużo jak na człowieka, ale w sam raz dla pająka. Dowód trzeci. Całe ciało miał porośnięte brązową szczeciną. Oczywiście bujne owłosienie nie musiało od razu odbierać nikomu człowieczeństwa. Wystarczy popatrzeć na wujka Pita. Pewnego razu wujek Pete wziął Charliego na basen, a kiedy zdjął t-shirt, jego plecy były tak gęsto pokryte kędziurami, że zawstydziłyby niejednego goryla. Wszystkie dzieciaki przerwały zajęcia i gapiły się z otwartymi ustami, kiedy wujek Pete wszedł do wody. A jego grzywa na plecach falowała, poruszana wiatrem. Charlie próbował zapomnieć o tym zdarzeniu, ale im bardziej starał się wyprzeć z pamięci Włochate plecy wujka Pita, tym mocniej ów widok tkwił w jego wspomnieniach, bo złośliwa pamięć już tak ma. Dowód czwarty. Charlie widział niemal wszystko, co dzieje się z tyłu, w ogóle się nie odwracając. Sięgnął jedną ze swoich nowych, długich, pałąkowatych nóg do góry i ostrożnie policzył oczy. Było ich osiem. Osiem nóg, ośmioro oczu, bardzo podejrzana sprawa. Zatem Charlie przyjrzał się wszystkim podejrzanym dowodom, dodał Osiem pałąkowatych czarnych nóg plus ośmioro oczu, plus mały rozmiar plus szczecina i wyszło mu pająk bo powszechnie wiadomo, że pająki są owłosione, mają osiem nóg i ośmioro oczu. Mniej znany jest fakt, że pająki mają też osiem pup, co nie tylko jest przyczyną zgorszenia i brudu, ale także naraża pająki na ogromne wydatki, kiedy przychodzi do kupowania papieru toaletowego. Charlie usiadł na podłodze, żeby przemyśleć swoją sytuację. Zmienił się w pająka, ale nie miał pojęcia, jak powinien pajęczeć miał duże doświadczenie w byciu chłopcem, ale zero wiedzy na temat pajęczenia. Na razie siedział na podłodze i po prostu był pająkiem, ale po krótkiej chwili w jego głowie zakiełkował plan działania. Plan miał dwa proste kroki. Krok pierwszy: spaść w panikę. Krok drugi: zawołać na pomoc mamę. W mistrzowskim stylu zrealizował pierwszą część planu. Polegało to przede wszystkim na wymachiwaniu w powietrzu pałąkowatymi nogami. Poświęciwszy panice odpowiednio dużo czasu, Charlie przeszedł do wykonania kroku drugiego. Krok drugi zakończył się porażką. Dlaczego? A słyszałeś kiedyś, żeby pająk krzyczał? Nie. Oczywiście, że nie, bo pająki nie krzyczą. Pająki nie potrafią mamrotać, szeptać, mówić, ucinać sobie pogaduszek, plotkować, pytlować ani jodłować, a już na pewno nie umieją wołać o pomoc. Po paru sekundach niemego krzyku i wściekłego wymachiwania odnóżami, pająk Charlie przysiadł na podłodze, koło nieco zakurzonej moreli i doszedł do wniosku, że krok drugi jego misternego planu nie ma szansy powodzenia. Postanowił więc wrócić do kroku pierwszego. Sam Copland. Charlie zmienia się w kurczaka. Wydawnictwo Media Rodzina. Czytała Justyna Siepietowska.